Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witam na kolejnej, 24. części z serii Bóg zachowa swoich. Czy Bóg zachowa swoich? I dzisiejszy temat jest związany z tym, że my, jako wierzący, jesteśmy takimi, którzy wyszli z kraju, który można by zobrazować tak jak Egipt, Faraona, gdzie wcześniej można to porównać do niewoli egipskiej i wyszliśmy i staliśmy się wolnymi w stosunku do Faraona, ale w stosunku do nowej ziemi zaczęliśmy żyć według zasad w tej nowej ziemi, czyli w Kanan. I tutaj przeczytamy najpierw fragment, który został przytoczony jako rzekomy dowód tego, że zbawienie można utracić zdaniem tego, kto to miejsce przytoczył, czyli Rzymian 6 rozdział, 16 werset. Rzymian rozdział 6, 16 werset. Oczywiście ten fragment nic nie mówi o utracalności zbawienia, natomiast skoro już ktoś na niego się powołuje, to zgodnie z założeniami tej serii będę się do takich miejsc odnosił. Chyba że ktoś już długo po zakończeniu tej serii takie odniesienie przedstawi. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Więc tutaj widać ewidentnie, że nie ma to nic wspólnego z kwestią raz zbawiony, na zawsze zbawiony, albo też nie zaprzecza to tej zasadzie. Czyli czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości. I to jest szósty rozdział listu do Rzymian, który jest podobny trochę do drugiej księgi Mojżeszowej, czyli księgi Wyjścia, kiedy dzieci Izraela były w Egipcie. Musiały być posłuszne Faraonowi. Kiedy z kolei Bóg wyprowadził ich na pustynię, Faraon przestał mieć nad nimi władzę, bo stali się sługami Bożymi. I podobnie jest, jak to powiedziałem, obraz tego na nas. Czyli podobnie jest z nami. Kiedy byliśmy niezbawieni, nieuratowani, byliśmy sługami grzechu. Teraz, jako zbawieni, ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, jesteśmy chrześcijanami i służymy Bogu. Stoimy przed Jego obliczem i mamy chodzić w świętości i sprawiedliwości, a ponieważ wewnątrz nas mieszka Duch Święty, który nas po prostu kieruje ku temu i mamy w sobie nowe życie, bo jesteśmy też, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe, to jest zgodne z naszą nową naturą to, żeby właśnie żyć, tak jak tu mówi ten werset. On nic nie mówi o utracalności czy warunkowości zbawienia. To jest całkowicie niezgodne z treścią tego wersetu, żeby się takiej argumentacji tutaj doszukiwać. No ale niestety, kto nie ma żadnych argumentów, to poszukuje jakichś zastępczych argumentów, i to niestety jest bardzo wątpliwej jakości. W międzyczasie, ponieważ mamy kwestię taką, że jest już nowy rok, to zachęcam do tego, żeby się zaopatrzyć u mnie w taki kalendarz. On jest według tej logiki jeden werset na jeden miesiąc, 12 miesięcy, 12 kartek,
Każdy miesiąc inna ilustracja. I jest też taki kalendarzyk. Jeden i drugi bardzo chętnie, nieodpłatnie mogę przesłać. Ten duży na przykład 10 lub 20 sztuk, a ten mały no na przykład 30 lub więcej sztuk. Wystarczy, że do mnie napiszesz SMS-a na numer 739-089-088. To jest kalendarz na 2021 rok. Jeżeli to oglądać będziesz później, to mam nadzieję, że w kolejnych latach będą też takie kalendarze, więc nie kryguj się, nie powstrzymuj się. Także chętnie podzielę się bezpłatnie Nowym Testamentem. Jedno i drugie i trzecie jest bezpłatnie. To nie jest tak, że jest to w jakiś sposób dla ciebie płatne. Całkowicie bezpłatnie i wysyłka, i kalendarze. Dobrze, koniec przerwy na reklamę. I teraz, jeżeli mamy ten 6.16, czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Więc jednoznacznie widać, że ten fragment nic nie mówi zupełnie o tym, czy ktoś utrzyma, straci zbawienie, lecz jest to powiązane zupełnie z naturalnym procesem, który ma miejsce w zbawieniu. Czyli ja najpierw uwierzyłem w Pana Jezusa Chrystusa jako kompletny bezbożnik, bo Bóg usprawiedliwia bezbożnego. I to mówi między innymi list do Rzymian. List do Rzymian, 4 rozdział. Przeczytam od 3 rozdziału, 28 werset listu do Rzymian. Uważamy bowiem, że człowiek jest usprawiedliwiony przez wiarę niezależnie od uczynków zakonu. Tutaj jest słowo bywa, które po prostu po polsku w aktualnej polszczyźnie oznacza po prostu słowo jest. Czyli uważamy bowiem, że człowiek bywa albo jest, człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę niezależnie od uczynków zakonu. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów, czy nie pogan także? Tak jest i pogan. Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nieobrzezanych przez wiarę. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. Cóż wtedy powiemy? Co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? No właśnie, co osiągnął? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić albo chwalić, czym się chwalić, szczycić. Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. No przecież to chodzi o to, że przed Bogiem mieć się czym chwalić, prawda? I dalej, bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. No właśnie. Czyli jeżeli ktoś spełnia uczynki i uzyskuje jakieś korzyści z tego tytułu, to nie jest żadna łaska, tylko mu się to po prostu udało wypracować. Ale 5 werset co mówi? Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, czyli taki jak ja, nie spełniałem uczynków, gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego. No ja uwierzyłem w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, czyli w Pana Jezusa Chrystusa, który usprawiedliwił mnie bezbożnego. Wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Widzimy wyraźnie. Czyli jest to jednoznaczne. Najpierw jest zbawienie, które jest udzielane również bezbożnemu. Usprawiedliwienie, które przypisuje bezbożnemu sprawiedliwość. A potem jest nowe życie w nowości właśnie tej, którą człowiek ma zaszczepioną jako nowy człowiek.
I ta nowość powoduje, nowość ducha powoduje, że człowiekowi się chce żyć dla Boga. A jeżeli jest to za słaby bodziec, no to tego czasami od razu nie widać. Chwilę to musi potrwać. Zależy, z jaką rośliną mamy do czynienia. Jeżeli mamy do czynienia z jakąś lekką rośliną, taką jak pszenica czy jak trawa, to to wzrośnie szybko. Ale jeżeli mamy do czynienia z taką rośliną jak dąb, dęby rosną wolniej. Nie wiem, jakie drzewa rosną najwolniej, czy jakie rośliny rosną najwolniej, ale generalnie im potężniejsza roślina, tym jest ten wzrost spokojniejszy, mniej dynamiczny. No więc tutaj widzimy jednoznacznie, że Bóg usprawiedliwia bezbożnego. Czyli czyni bezbożnego sprawiedliwym. Ja właśnie jestem takim bezbożnikiem, którego Bóg usprawiedliwił niezależnie od moich uczynków. Jestem zbawiony raz na zawsze, nieutracalnie, dlatego że jako bezbożnik nic Bogu nie dałem rady przynieść. Ba, nawet nie chciałem Mu nic przynieść. Uważałem, że nie istnieje i po prostu, że to jest jedna wielka nieprawda. I fakt jest taki, że jak uwierzyłem w Pana Jezusa, to Pan Jezus włożył w moje wnętrze nowego Grześka, stworzył mnie, urodził mnie, narodził mnie na nowo i dziwnym trafem od następnego w zasadzie dnia, w zasadzie już tego samego dnia, trejkotałem jak nakręcony, mówiąc o tym, że Bóg jest wspaniały. Tak jakby mi ktoś, no po prostu nic nie piłem, nic nie jadłem, nikt mi nic nie wstrzykiwał, a zachowywałem się tak, jakby mi ktoś włożył nowy mózg, nowy język, nowe przekonania. Praktycznie w jednej chwili, i to nie wypływało ze mnie, tylko po prostu było to dzieło Boże, całkowicie stworzone od zera. Na tym polega narodzenie na nowo, że z bezbożnika niewierzącego staje się człowiek bezbożnikiem usprawiedliwionym, bo Bóg usprawiedliwia bezbożnego. I kolejne miejsce, które jest nadużywane przez ludzi i też tutaj ktoś podesłał ten fragment po raz kolejny, mimo że jest seria fałszerstwa utracalników, gdzie ten fragment już omawiam, to tutaj jeszcze raz na niego zwrócę uwagę. Mateusza 24:14. Ale kto wytrwa aż do końca, ten zbawiony będzie. Fundamentalną zasadą studiowania Biblii, niezbędną do prawdziwego zrozumienia Pisma, jest prawo kontekstu, otoczenia, tak? Czyli to, co mówi dany fragment w otoczeniu. Każdy fragment musi być poddany interpretacji wersetu poprzedzającego i następującego po nim. Inaczej mamy do czynienia z pretekstem, a nie z tym, co naprawdę mówi Pismo. I właściwe znaczenie pojawia się wtedy, gdy studiujący rozważył mówcę, czyli kto mówi, i jego adresatów, czyli do kogo mówi, okoliczność, czyli co się w ogóle dookoła dzieje, i temat, na jaki mówi. I tutaj, jeśli chodzi o Mateusza 24:14, kto wytrwa do końca, zbawiony będzie, to jest to w 24 i 25 rozdziale Mateusza. I one są częścią tak zwanej wypowiedzi z Góry Oliwnej albo dyskurs oliwny. I to jest dyskurs oliwny Pana Jezusa Chrystusa, gdyż miał on miejsce na Górze Oliwnej, ten dyskurs. I stanowi on odpowiedź na zadane Panu Jezusowi potrójne pytanie, które czytamy w Mateusza 24:3. I to pytanie w Mateusza 24:3 brzmi tak, ono jest złożone z trzech części. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. Czyli trzy rzeczy.
Kiedy się to stanie, co? To, co było wcześniej mówione, tak? Że będzie zburzona świątynia, między innymi. Jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? Czyli trzy rzeczy. Potrójne pytanie, stąd takie określenie. Tak stanowi to odpowiedź na zadane Panu Jezusowi potrójne pytanie. I dotyczy wyłącznie czasów końca. Czyli nie dotyczy tak sobie wybranego losowo momentu jak dzisiaj, tylko dotyczy to konkretnie słuchaczy, którzy byli z Żydów. Jak cała Ewangelia Mateusza, wydarzenia opisane w niej są charakteru hebrajskiego, żydowskiego. Ludzie, których fragment ten opisuje, to powracający naród żydowski. I tutaj mamy takie punkty, na przykład 15 werset. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Przecież dzisiaj świątyni nie ma. Ze świątyni została tylko i wyłącznie ściana płaczu. Albo i nawet ta ściana płaczu nie jest prawdziwa. Więc w tym momencie 15 werset mówi o czymś, co teraz jeszcze nie istnieje, czyli musi dopiero się pojawić, tak? I 16 werset. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Musi się coś wydarzyć, musi zostać odbudowana ta świątynia i musi się pojawić miejsce święte i musi być tak, że będą ludzie w Judei, którzy będą mogli uciekać. I to właśnie chodzi o naród żydowski zebrany w Izraelu. Czas opisany to z kolei czas wielkiego ucisku, o czym mówi nam między innymi werset 21. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie, i nie będzie. Więc tutaj widzimy jednoznacznie, nie będzie takiego ucisku później i nie było go wcześniej. Nie da się go z niczym pomylić. I będą temu również towarzyszyć prześladowania popełniane przez Antychrysta. Co widzimy w objawieniu 12 rozdział, a niewiasta w tym 12 rozdziale to jest Izrael. Wyzwaniem jest wytrwałość w intensywnych prześladowaniach i wytrwanie aż do czasu powrotu Mesjasza. Co widzimy między innymi w 30 i 31 wersecie. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą i pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi. Aż po drugi. Czyli jednoznacznie widzimy, że to będzie związane z oczekiwaniem na przyjście Pana Jezusa. Czyli kto wytrwa do końca, aż do momentu, kiedy Pan Jezus przyjdzie, będzie po prostu przez to Jego przyjście wybawiony z tej opresji. Będzie zbawiony z tej opresji. Nigdy zbawienie wierzącego nie jest uzależnione od wytrwałości wierzącego. To wiemy z wielu miejsc Pisma Świętego i nigdzie Pismo się tej zasadzie nie przeciwstawia. Dla chrześcijanina prawdą jest, że ten, który jest zbawiony, jest na zawsze zbawiony, a mało tego, nawet możemy powiedzieć, że kto wierzy w Pana Jezusa, wytrwa, faktycznie wytrwa do końca, ale to nie jest warunek zbawienia. Po prostu to wynika z nowej natury w wierzącym. Więc kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, dotyczy niewierzących, którzy chcą na podstawie własnych uczynków się uratować i zbawić i będą chcieli oczekiwać na przyjście Pana Jezusa, to można porównać do Tomasza, który powiedział, nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. I oni też, dopóki nie zobaczą Pana Jezusa, to nie uwierzą. Ale jest też druga grupa, większość uczniów taka jest, że nie widząc, wierzą. I oni są błogosławieni, bo już wierzą i oni, mając Ducha Świętego w sobie, też będą w stanie przeciwstawić się różnego rodzaju okolicznościom. Co prawda,
żaden z nich nie będzie musiał przechodzić przez wielki ucisk, jeśli mówimy o ludziach z dzisiejszego czasu, bo każdy, kto dziś uwierzył w Pana Jezusa i jest wierzący w Pana Jezusa, to będzie zabrany w pochwyceniu do nieba przed uciskiem. Ale po ucisku, po pochwyceniu, przepraszam, nie po ucisku, tylko po pochwyceniu w czasie ucisku, choć nie będzie ani jednego wierzącego i cała ziemia pójdzie za zwierzęciem, później będzie głoszona Ewangelia. Między innymi będzie leciał środkiem nieba anioł. I jeżeli on będzie głosił Ewangelię wieczną, to ludzie będą się nawracać. I ci, którzy będą się nawracać, to ci, którzy uwierzyli, uwierzą, to będą zbawieni. I już nie będą musieli czekać do końca, aż wytrwają do końca. Ale ci, którzy nie uwierzą, a chcą zobaczyć, to muszą wytrwać do końca i zobaczyć Mesjasza i będą wtedy zbawieni, jeśli uwierzą po zobaczeniu. Czyli to jest zawsze taka zasada. Albo masz takiego, który chce patrzeć i widzieć i dopiero uwierzyć, albo masz takiego, który wierzy Bogu bez widzenia. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem tego, czego nie widzimy. I generalnie lepiej jest, bardziej błogosławioną rzeczą jest uwierzyć bez widzenia. I czekanie na to, aż się zobaczy, jest wysoce ryzykowne, że się nie doczeka, bo wtedy ta reguła, kto wytrwa do końca, zbawiony będzie, zaczyna działać. I ta reguła jest 3 razy wymieniona w Ewangeliach. 2 razy w Mateusza i raz bodajże w jeszcze jednej Ewangelii. Zatem dziękuję Państwu za uwagę. To jest dzisiejszy punkt, czyli widzimy, że nie ma żadnych argumentów przeciwko biblijnej zasadzie, kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, bo zbawienie jest nieutracalne, zbawienie jest wieczne. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze, bo zbawienie jest nieutracalne. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje z Państwa Nowy Testament, zachęcam do kontaktu. 739-089-088 to mój telefon. Możesz też napisać na e-maila czytaj.biblie@onet.pl albo na adres stacjonarny czytaj@biblie.skrytka31-63500 Ostrzeszów. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam potem na kolejne części. No więc z Bogiem.